co przyjechał z niebieskiej Italii, gdy mówił, uśmiechał się czule. Poemy pisywał o wonnej konwali i taki był jakiś w ogóle. Więc księżna wydała dla niego przyjęcie, o jakim się ludziom nie śniło. Wieczorem do zamku przyjechał Lorenzo, a kogoż tam kogo nie było. Nie było kardynała, co bliznę miał na twarzy, Gilberta i Michała, wspaniałych dwóch rzeźbiarzy. Nie było Margerity, nie było księcia męża, nie było jego świty i była tylko księżna. Lorenzo natchniony układał sonety i rymem kołysał ją czule. Przenośnio malował przepiękno kobiety i taki był jakiś w ogóle. A księżna w bogatym ubiorze jak tęcza najdroższe klejnoty ubrała. Napatrzeć się nie mógł szczęśliwy Lorenzo, a czegoż to ona nie miała. Nie miała krinoliny, nie miała gorsecika, tra-la-la-la-la, nie miała, la-la-la-la-la, nie miała, nie miała, nie miała, ra-ta-ta-ta-ta, nie miała. Za oknem świecił księżyc, na ścianie zegar brzęczał. I tylko była księżna, i tylko był Lorenzo.